Karier Expo w tym roku po raz drugi zorganizowane zostało w hali stulecia. Każdym targom towarzyszy od kilkunastu do ponad 20 szkoleń podnoszących kompetencje uczestników w różnych dziedzinach. Odwiedzający przez cały dzień mieli dostęp do rekruterów firm, którzy chętnie przedstawiali specyfikę pracy w interesującym kandydata segmencie, ale także drogę aplikowania na poszczególne stanowiska. Mamy 85 firm, tyle firm dokładnie wystawia się u nas na Career Expo. Dominujące branże to IT, finanse, obsługa klienta, marketing, również wiele korporacji międzynarodowych poszukuje po prostu wielojęzycznych pracowników. Oprócz tego bardzo wiele firm z produkcji, inżynierii, także oferty takie bardziej dla ścisłowców, ale również osoby, które mówią wieloma językami, mają szeroko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Wartością targów pracy Career Expo jest możliwość błyskawicznego zrekrutowania się na dane stanowisko. Do dyspozycji odwiedzający mieli także ekspertów i doradców, nawet z zakresu zarządzania karierą, aby uświadomić sobie, w którym momencie powinni po raz pierwszy, na poważnie, przyjrzeć się predyspozycjom i ocenić się pod kątem planowanej kariery zawodowej. Myślę, że takim targetem Career Expo są głównie studenci czy absolwenci i to też jest nasz target. Z uwagi na to, że to nie są targi o określone profilu. Natomiast jeżeli na te targi przyjdą specjaliści, to myślę, że też znajdą spokojnie u nas coś dla siebie. Ale główny target to są studenci, ale też no, jesteśmy otwarci na różne osoby. My mamy też szczęście, że monitorujemy jakby na bieżąco demografię naszych uczestników za pomocą systemu, gdzie każdy musi się zarejestrować przed przyjściem na targi wcześniej, więc wiemy, że są to głównie osoby jednak już w troszeczkę poważniejszym wieku. Średnio od 24, czyli jeśli studenci do ostatnich lat, do około 35 roku życia. Bardzo wielu z naszych odwiedzających ma już doświadczenie zawodowe, ale zaznaczam, że w wielu firmach nie jest ono absolutnie konieczne, żeby rozpocząć pracę na stanowisku, które nas interesuje. Także studenci również są bardzo mile widziani, no i stanowią mniej więcej połowę odwiedzających. Targi mi się naprawdę podobają. Odwiedziłam je w Poznaniu, w Krakowie, teraz jestem we Wrocławiu. Co prawda od strony pracodawcy, jednak 2 lata temu byłam od tej drugiej strony. Także naprawdę wydaje mi się, że warto. Jest mało ofert dla właśnie takiego kierunku jak energetyka, no ale jest dużo dla takich ludzi po ekonomii, po informatyce, finansach. Chodzimy tu od 3 lat i od 3 lat dostajemy tylko nie, tutaj IT, finanse, ekonomia, okej. Okay. No to po co się babramy z tymi studiami? Niektóre firmy proponują to, że jeżeli chcemy się przekwalifikować, to jest taka możliwość i oni chętnie nas przyjmą. Przez cały czas trwania Career Expo na ogólnopolskiej scenie targów trwały prelekcje i debaty z najbardziej uznanymi autorytetami z zakresu rekrutacji i rynku pracy, a także z prezesami firm. Targi odwiedziło w tym roku niecałe 3000 uczestników.